Czy wiedziałeś, że da się zmienić kolory Lamborghini w nowym skinie Mr. Beasta? A może słyszałeś o tym, że jeden ze starych skinów specjalnych został zmodyfikowany w taki sposób, że mamy easter egga, który spoileruje, jakie będą nowe klimaty nowych mapek oraz skinów? Do tego wszystkiego podobno da się zmieniać kolory bloków na Blockdashu przez jeden głupi błąd twórców gry. Widzowie, spędziłem ostatni tydzień na TikToku tylko po to, żeby znaleźć nowe mity i triki w Stumble Guys, dlatego musisz to zobaczyć, bo dzięki temu odcinkowi po prostu będziesz wiedział więcej od swoich znajomych. A ja wybiorę 5 ników, którym wręczę po 500 klejnotów, ale warunkiem jest wpisanie kodu ABRA w sklepie raz na tydzień i powiedzenie tego swoim znajomym. I widzowie, zaczniemy sobie od tematyki skinów i to jest totalnie porąbane, bo mówimy o tym złotym kapitanie Goldharcie. Jest to bardzo stary skin, coś specjalnego, ale ostatnio został zmodyfikowany, bo popatrzcie, podobno jak się go obróci, to są na nim różne znaczki i faktycznie, popatrzcie, on ma na sobie jakiś wzór. Nie wiadomo do końca, co to jest, ale ewidentnie tego nie było. Kiedyś on był normalnie zwykłym złotym skinem, a teraz są tutaj jakieś obrazki. Tylko serio, czy wy może wiecie, co one oznaczają? Bo ja nie mam pojęcia. Podobna sytuacja była właśnie z tym złotym rabidem, gdzie popatrzcie, są jakieś dziwne chińskie znaczki, tu jest jakiś duszek i kiedy ten skin wychodził, to czegoś takiego w ogóle nie było. Golden Robo dla przykładu jest na przykład cały złoty i nie ma żadnych błędów, ale ten skin serio nie miał takiej szaty. Dam sobie rękę usiąść, że tego nie było i zostało to zmodyfikowane, więc mit mamy potwierdzony. Następny mit dotyczy botów, a dokładniej gry niestandardowej i botów, dlatego tutaj wybieram byle co i odpalamy grę. Mit jest taki, że kiedyś, powiedzmy 2 miesiące temu czy pół roku temu, zawsze boty miały najbardziej podstawowe skiny jak Krzysztof Waldo czy Mr. Stumble, a teraz mogą mieć wszystkie skiny, na przykład Barbie. No i uwaga, to jest akurat ciekawe, bo wydaje mi się, że jak ostatnio grałem, to faktycznie widziałem boty z innymi skinami i jak to wygląda tutaj? No ej, ewidentnie tu nie ma żadnego nowego skina. No jest co prawda ten taki legenda... O nie, jest pies! Jest pies, słuchajcie! To jest nowy skin, ewidentnie skin Abry się tutaj, słuchajcie, znajduje. Ale czy będzie coś jeszcze, słuchajcie, nowszego, jak na przykład skiny z Mr. Beastem? Musimy to sprawdzić jeszcze raz albo nawet dwa, żeby mieć potwierdzenie. No dobra, teraz odpaliła nam się mapeczka Tilefall i zobaczmy, czy tutaj będą, słuchajcie, także nowe skóreczki. Uwaga, uwaga, jest Rabbit, jest Stumble Invaders, jest Capybara. Jak jeszcze tą Capybarę, to bym olał, bo faktycznie to mogłoby się zdarzyć. Tak, słuchajcie, Stumble Invaders to już jest nowy skin, on był dosłownie z miesiąc temu dodany, więc serio, wydaje mi się, że może być to, słuchajcie, mit potwierdzony. No popatrzcie, on tutaj normalnie stoi, ten ziomal, normalnie sobie tutaj biega. Czy właśnie ten Rabbit, kiedyś czegoś takiego nie było? Właśnie kiedyś mogły być tylko i wyłącznie te, na przykład, o, taki ziomal mógł być, no nie? Więc nie ma co tego sprawdzać więcej, mit jest autentycznie potwierdzony. Teraz natomiast znowu wracamy do tematyki skinów i słuchajcie, mit jest taki, że podobno większość skinów szkieletowych jest, słuchajcie, epickie lub legendarne. I wydaje mi się, że to może być potwierdzone. No bo popatrzcie, jak sobie zeskrolujemy, no to tak, zawsze w tych zwykłych i nietypowych nie było żadnego szkieleta. Wydaje mi się, że w rzadkich też może być problem ze znalezieniem szkieleta, ale żeby nie było, skroluję, oglądam i nie ma, słuchajcie, w rzadkich także nie ma szkieletów. W epickich to już na pewno są szkielety i możemy sobie zacząć, słuchajcie, je liczyć. Tego skeleton Rabida, słuchajcie, na razie nie liczę. Chodzi mi o takie zwykłe, najprostsze szkielety, jakie są po prostu w grze. No i tutaj tak jest, kapitan No Heart, no nie, więc już jeden szkielet. Mamy tutaj Swamp Skeletona, więc drugiego, słuchajcie, szkieleta. Mamy tutaj zwykłego, czyli tego białego, i są już 3 szkielety, prawda? Tutaj w legendarnych mamy jednego. No, tego też na razie nie zaliczajmy. Mówimy o tych naprawdę najzwyklejszych, czyli mamy póki co jednego. Mamy tutaj drugiego, słuchajcie, szkieleta. To też jest zwykły kształt szkieleta, więc mamy już trzeciego. I do tego jeszcze ląduje Crimson Skull, więc mamy już czwóreczkę. W mitycznych i czymś specjalnym, no to na pewno on jest czymś specjalnym, prawda? Skeletal Dragon, no, pytanie, czy powinienem go zaliczać. No na pewno bym zaliczył kapitana Diamond Harta. I w legendarnych jest jeszcze, patrzcie, ten i jeszcze jest.
jest ten, więc naprawdę w legendarnych jest bardzo dużo szkieletów, a w mitycznych i coś specjalnego już mniej, więc słuchajcie, ja bym nawet poprawił ten mit, że po prostu najwięcej szkieletów jest legendarnych i to właśnie potwierdziliśmy. A teraz coś naprawdę ciekawego, słuchajcie, musimy wziąć skin związany z Mr. Beastem i tutaj podobno nie ma to znaczenia, jaki skin by to nie był, dlatego wybieram Lamborghini. Następnie zagramy sobie gierkę, ale musimy odpaść i następnie zakręcić tym nowym kołem odłamkowym, gdzie wiecie, jedno zakręcenie to 30 bestio dolarów i podobno jednym z naszych trafień będą odłamki razy 50. Wiele razy sprawdzaliśmy takie mity i często one brzmią głupio, a potem się okazuje, że naprawdę działają. Więc teraz słuchajcie, naszym zadaniem jest odpaść. Tak, jak najbardziej słuchajcie, być jako ostatnim, a w ogóle jeszcze jeden w tym odcinku będę miał mit właśnie związany z tą nową skóreczką Mr. Beastową, która mogłaby nam zagwarantować skiny coś specjalnego totalnie za darmo, więc trzeba będzie słuchajcie to sprawdzić, ale najpierw tak jak mówię, moim zadaniem jest przegrać, nie mieć żadnego checkpointu, liczę na to, że tutaj ci ludzie, którzy są, to że oni sobie pójdą, no nie? Że oni jednak ten checkpoint gdzieś złapią, a że ja będę jako jedyny bez. No dobra, 14 osób, uwaga, zaraz będzie 15, okej, odpadam chyba jako najbardziej ten, wiecie, bambikowy. Ojej, naprawdę bardzo mi przykro, że odpadłem, ale teraz słuchajcie, zaznaczamy 10 i tu podobno ma być razy 50. Nie jest tylko powiedziane, czy to ma być razy 50 tych epickich, czy może legendarnych, czy słuchajcie, mitycznych. Ja oczywiście będę tutaj to pomijał, no bo nam zależy na tym, żeby tą 50 tutaj zobaczyć. A w ogóle, co ciekawe, ja jeszcze nie mam tego mitycznego skina, no nie? Tego latającego Jimmy'ego i brakuje mi dosłownie tych odłamków, nie wiem, z 20 czy coś takiego, więc no może w tej 10 by nam się to udało, chociaż z tego co widzę, chyba bez szans. Ja nigdy tej 50 nie trafiłem, więc dlaczego miałbym nagle teraz ją trafić? No, nie wydaje mi się, aby to było, słuchajcie, normalne, no. No popatrzcie, ja rozumiem, że komuś może się udało, ale zawsze jak ja robię te mity, no widzicie, jest 50 i oczywiście nie ma jej. No, ja nigdy nie mam szczęścia do takich rzeczy, ale próbujmy dalej, słuchaj. Oj, znowu była 50, no nie wierzę, no. Kurde mele, dajcie mi tą 50, wiecie co? Teraz nie przewinę, żeby zobaczyć, słuchajcie, jak wygląda nasz duplikat bankowy, bo tu mogłoby się zadziać naprawdę grubo. Czy to, słuchajcie, jest na 1000, czy mi się tylko wydaje? Popatrzcie, mamy plus 30, tak, to jest na 1000, więc znowu odzyskamy bardzo dużo bestio dolarów, jeżeli nam się uda to wbić. O, czwóreczka! I teraz ile nam będzie brakowało? Będzie nam, słuchajcie, brakowało 27 takich duplikatów, znaczy tych odłamków, więc let's go, ale 50, no to niestety, widzowie, ja tutaj nie widzę. Wobec czego mit moim zdaniem jest obalony. Nawet nie zauważyłem, ale dawajcie, odbierzemy sobie tutaj misję i w ogóle jednym z mitów, a to akurat jest ciekawe, że podobno, słuchajcie, następnym celem tygodniowym ma być skin coś specjalnego, aczkolwiek. Ja to słyszałem już tydzień temu, a teraz krążą plotki, że jednak dla twórców gry to trochę za duży szok i że jednak z czegoś specjalnego tutaj nie będzie, a szkoda. No bo szczerze, chyba każdy by wtedy ekspił ewidentnie to, no nie? Ale ja mam więcej rzeczy do sprawdzenia. W ogóle tutaj ziomal, słuchajcie, ma tego skina, tego wiecie, szpiega i to wygląda naprawdę przepotężnie, ale ja tutaj, słuchajcie, lecę oczywiście i chcę sprawdzić, czy przy pomocy tej emotki, ej, naprawdę, na tej mapie ta emotka, słuchajcie, jest przeszkadzająca i pisaliście mi o tym w ogóle wiele razy, no nie? Ale naprawdę dopiero teraz to zauważam, że ona jest, słuchajcie, aż tak strasznie przeszkadzająca. Dobra, tutaj się wbijam ładnie, pięknie, dobra, 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 tutaj ciach, tutaj sobie lecę ciach, no i typeczki są przede mną, no ewidentnie, i to, słuchajcie, nawet nie mało typeczków, tylko całkiem sporo tych typów jest przede mną. Dobra, dawaj tym ufem tutaj lecisz, okej, teraz zmieniamy się tutaj w piłeczkę oczywiście, pum i pum, sobie tutaj przeskoczymy, ale to był gigantyczny niefart akurat, muszę przyznać. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie lecimy, tak, dawaj, 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 tutaj przeskocz, dobra, tutaj z tego na to, tutaj ładnie, pięknie, no i słuchajcie, pierwszy to ja raczej być nie będę, ale może wcale nie będę, słuchajcie, aż taki beznadziejny, więc dawajcie, przechodzimy sobie tutaj, okej, teraz sobie, słuchajcie, przeskoczymy na to tutaj, okej, ktoś już, słuchajcie, jest pierwszy, ale ja tutaj, słuchajcie, nadrabiam i uwaga, patrzcie, ta emotka sprawia, że będę drugi, mimo że sfailowałem 5 razy. O kurde, nie wierzę, słuchajcie, znowu blok dasz, ej, on mnie totalnie prześladuje. Zauważcie, że ostatnio gramy stosunkowo mało gierek, bo raczej albo skupiamy się na nowych betach, no nie, na nowych skinach, czy na mitach, na tych kołach i naprawdę, serio, na przykład zauważcie, kiedy ostatnio grałem Hot Wheels Hustle albo Turbo Temple, nie wiem, w tym miesiącu nie, w poprzednim nawet nie wiem, ale ten blok dasz to mi wypada, słuchajcie, non stop, no codziennie, słuchajcie, jest jakiś blok dasz, no to jest totalnie porąbane, ale z drugiej strony ja go lubię, ja go lubię, ja, słuchajcie, nie mam na co tutaj narzekać, jedyne co, to nie mam emotki buta, więc na finał, na ostatnią giereczkę może być przypał. Ostatnio pamiętam, że w
właśnie na tym wydarzeniu graliśmy przez ponad 4 minuty na Laser Tracer i to był mój rekord, ale taki absurdalny bym powiedział rekord, no nie? Okej, tutaj sobie górą przechodzę na totalnym lajciku. 4 osoby odpadły, więc dawajcie, 5 osób już odpadło. Dobra, tutaj sobie przeskoczy. Oj, mocno uderzyło, ale chciałbyś, Denys? Dobra, już jesteś na moim celowniku. Tyle ci powiem, morda. Tyle ci powiem, chciałeś mnie rozwalić, no to już jesteś na moim celowniku. Siemano przez kolano, nie? Dobra, tutaj. No, jakby to Wojan powiedział, siemano Wojano, coś takiego. Dobra, tutaj sobie przeskoczymy normalnie, słuchajcie. Mamy 7 na 8. O kurde, musiałem się podrapać! Nie blokuj. Nie, ja chciałem tylko się podrapać, żeby nie było. Dobra, i tutaj sobie normalnie boczkiem przejdziemy. Ej, bardzo długi blok dasz, muszę przyznać. Ej, dobra, to nie jest przypadek. Zawsze na tym wydarzeniu mamy Laser Dasha. Żeby nie było. Ja mega lubię Laser Dasha i ostatnio nawet udało mi się tutaj wygrywać. No ale czy to, słuchajcie, jest przypadek? No, gram, słuchajcie, ostatnio dużo tych wydarzeń, no nie? I tutaj jest non-stop, codziennie Laser Dash. O kurde, ale ja to lubię, naprawdę. Ja serio nie mam na co tutaj akurat narzekać. Krzysiu, nie bij mnie tylko. Liczę na to, że zostaniemy, Krzysiu, jako ostatni. Dwaj Polacy i że pokażemy im, co o nich myślimy. Chociaż tu może być więcej Polaków, oczywiście. No ale rozumiesz, Krzysiu, co mam na myśli, no nie? Liczę na to, że będziemy nowymi ziomkami. Już na całe życie, autentycznie. Dobra, jedna osoba, słuchajcie, nam tutaj odpadła, więc trzeba uważać. Dobra, ja się zamieniam tutaj w piłeczkę. Okej, przeskakuję sobie tutaj ładnie, pięknie. I dwie osoby, słuchajcie, już odpadły, więc dobra. Ja sobie skaczę z tego na to. Tutaj sobie chilluję, słuchajcie, totalnie bomba. Jestem w miarę bezpieczny. 4 osoby! No nie, Krzysiu! No ja liczyłem, że jednak razem zostaniemy, powiem ci szczerze. A ja zostaję z jakimś tutaj Surferero Elite Bele Marce Pele. Z takim typem właśnie zostaję, słuchajcie. Dobra, tutaj sobie przeskoczę. Daję ci tutaj przejście, mordeczko. Tutaj tak, tutaj tak. Tutaj pum pum. Tutaj pum pum. Też rozbite klocuszki. I dawaj, tutaj są akurat kolce, więc trzeba naprawdę uważać. Tutaj sobie przeskakuję. O kurde, tylko bez emotek, mordo! Ja specjalnie cię nie emotkuję. Chcę być dobrym ziomkiem, więc liczę na to, że ty też będziesz dla mnie dobrym ziomale. Teraz słuchajcie, kolejny mit związany z jedną mapeczką. A mianowicie z mapeczką Super Slide, że podobno da się iść do tyłu i to mógłbym potwierdzić, bo to zrobiłem nawet nie raz, a chyba ze 3 razy na odcinku, aczkolwiek był, słuchajcie, update i podobno ten błąd został naprawiony. Szczerze? Nie wierzę w to. Nie wydaje mi się, aby twórcy gry na tyle ogarniali, aby naprawili ten błąd, ale zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy. Dajmy im szansę, że podobno naprawdę da się tutaj lecieć w drugą stronę. Jednak zanim to jeszcze zrobimy, to uwaga, tutaj zmieniam się w piłę i... Aj, nie doskoczyłem! Ale dobra, uwaga, faktycznie, patrzcie na to! Jadę se jak szef w drugą stronę. Ej, nie wierzę. Nie wierzę serio, że ktoś w ogóle do tego dopuścił, widzowie, że naprawdę to dalej działa. Przecież to jest najgłupsze, co można zrobić, słuchajcie, w grze. Ej, a czy na samym końcu da się to zrobić? To jest akurat ciekawe. Sprawdźmy to. Chciałbym też zobaczyć, słuchajcie, jak zachowuje się piłka do siatkówki w momencie, kiedy uderzy, słuchajcie, w tą barierkę. I zobaczmy. Okej, dużo szybciej chyba się przechodzi z tą piłką niż bez niej. Tutaj natomiast patrzcie, jak można daleko sobie wyskoczyć, no nie? Naprawdę to trochę mogłoby pomóc, ale uwaga. I teraz, słuchajcie, próbuję w drugą stronę. Ej, nie, ty, bo wystrzeliło mnie! Zamieniaj się w piłę i dawaj w drugą stronę. Lecimy, stary, lecimy. Nie śpimy, o kurde, tutaj chyba już jest za daleko, żebym był w stanie w ogóle tutaj wrócić. Chyba, żebym dobrze użył, słuchajcie, emotki piłki do siatkówki. Aaa, to jest przyspieszacz! Ale i tak w drugą stronę da się jechać, gdyby ktoś pytał. Więc uwaga, zmieniamy się w piłę i teraz... BOOM! Mit jest potwierdzony, bo dalej ten błąd nie został usunięty. No i dobra, lecimy, słuchajcie, dalej ze skinami. Słuchajcie, mit jest taki, że podobno ten skin krowy oraz, słuchajcie, pingwina i dodatkowo małpy to są pierwsze tego typu skiny w grze. I teraz jak sobie pomyślę, słuchajcie, krowy to na pewno nie było i pingwina to na pewno nie było, no nie? Było coś takiego, ale to nie jest pingwin, no bez przesady. Natomiast czy była małpa? Ja nie kojarzę, słuchajcie, małpy tak szczerze, no. Wy kojarzycie, były różne zwierzęta, właśnie, o, na przykład króliki, no nie, czy koty, lwy, jakieś tam misiaki, ale słuchajcie, no chyba małpy nie było. Serio, no już pingwina to ustaliliśmy, ale małpy kojarzycie w jakiejkolwiek formie? Ja nie. Krowy, no to tym bardziej tutaj nie było. Nawet lisy były, dinozaury, słuchajcie. I jak scrolluję tutaj dalej, to nie, ewidentnie małpy, słuchajcie, nie było. Chyba, że o czymś, nie wiem, kurde, renifer nawet jest, no, bez przesady, no nawet coś takiego. Nawet smoka mamy. Ale małpa, nie.
nie ma, słuchajcie, nawet rak jest, wytyfy. Ej, nie, nie było małpy, ewidentnie. Więc mit jest potwierdzony. Oraz jeszcze będąc, słuchajcie, w skinach, tutaj jest całkiem ciekawa sytuacja z bokserami. Popatrzcie na to. Mamy tutaj skin, słuchajcie, boksera Amina, mamy boksera Floyda, prawda? I dodatkowo mamy boksera Mike'a. I wszystkie te skiny, słuchajcie, na tej ikonce mają podbite oko. A kiedy zaznaczy się tego skina, to niestety, słuchajcie, ale żadnego podbitego oka nie ma. No i pomyślcie sobie, kurde, ej, ale przecież był jeszcze taki legendarny ze złotymi portkami, no nie, i tak dalej. To może u niego będzie działało? Popatrzcie, zmieniam tutaj kolor skóry, żeby nie było, to tego podbicia oka nie ma, prawda? Tutaj natomiast widzicie, żeby nie było, że oszukuje, prawda? Widzicie podbicie oka? Widzicie. Więc teraz wchodzimy w zakładkę legendarne. No, tu akurat gość nie ma podbitego oka, więc go olewamy. Natomiast tutaj, słuchajcie, widać podbite oko i uwaga, jest faktycznie podbite. Nie wiem, słuchajcie, na jakiej zasadzie, ale serio, tutaj gość ma i plaster, i podbite oko, a na tamtych miniaturkach tego nie było i może to być spowodowane tym, że po prostu to jest nowszy skin od tamtych, ale nie wiem, czy kojarzycie, będzie, słuchajcie, jeszcze w grze coś specjalnego, słuchajcie, skin właśnie taki, tylko że diamentowy, i tam jestem ciekaw, czy będzie miał podbite oko razem z plastrem, bo póki co mit mamy potwierdzony, że tamte starsze skiny nie mają podbitego oka, kiedy się je wybierze do grania. Na TikToku oglądałem specjalny tutorial, jak przy pomocy piłki do siatkówki najszybciej to przejść, dlatego nie wyłączajcie tego filmu i nauczcie się razem ze mną właśnie, słuchajcie, pobijania tutaj rekordu czasowego, bo to może być całkiem, słuchajcie, ciekawa sprawa, jeżeli uda nam się to faktycznie zrealizować. Dobra, tutaj na razie nie używam emotki, tutaj dopiero miała być emotka, tutaj miał być podskok, dobrze to zrobiłem, tak mi się przynajmniej wydaje, że zrobiłem to nie najgorzej, tutaj sobie przeskakuję, okej, gość się tutaj zmienia w piłę, ale ja też, słuchajcie, się zmieniam w piłę i tutaj sobie przeskakuję, tak, dobra, on i tak jest przede mną, ale on chyba robi dokładnie właśnie to, co ja, nie wiem, czy on oglądał tego TikToka, bo on był strasznie popularny, no ale w każdym razie możliwe. Dobra, więc tutaj sobie wskakujemy, tak, dawaj tym ufem, dobrze, bardzo dobrze daje i teraz uwaga, z tego, dobra, to był trochę fail, ale o to chodziło, że miałem się tutaj dostać mniej więcej, no nie? Teraz, słuchajcie, z tego na to, tutaj z tego na to i tutaj z tego, słuchajcie, na to. Nie! To naprawdę wydaje się być super łatwe, ale nie jest aż takie proste, jakby mogło się wydawać, no nie? Dobra, ja sobie tutaj wbijam na metę, więc też jestem jeden z pierwszych, ale myślałem, że pójdzie łatwiej. Bez jaj, blokdasz. Dobra, robimy to. Wywalamy was emotką, dawajcie, pany. Jesteście rozpapilani w tym momencie. Skoro dajecie mi tyle blokdasza, to ja z niego korzystam, no nie? Ale teraz to się będziemy totalnie bawić, więc uwaga. Pum i tu są... Dobra, tak dużo jest tutaj ludzi, że tu się nic nie da zrobić, widzowie. Totalnie tu się nic nie da odwalić, ale spoko. Jest git, słuchajcie, jest całkiem tutaj git. Dawaj, co mnie spychasz? Dobra, ja tutaj... Pum! Ale przeskoczyłem, ej, bo był duży wyskok, co? Było, słuchajcie, naprawdę całkiem wysoko, więc dawaj. Może ktoś by odpadł? Dawaj! Weź se, ktoś tutaj odpadnie. O, dobra, z tego na to i tutaj... Aj, chciałem znowu duży wyskok, ale nie tym razem. O, dobra, tutaj pum i tu se przechodzę... No dobra, gość rozbił, ale chyba udałoby się przejść, tak mi się przynajmniej wydaje, więc dawajcie, trzy osoby już odpadły. Okej, tutaj, słuchajcie, środeczkiem ładnie, pięknie. Dobra. Pum, bez emoteczek, panowie, bez. Dobra, tutaj siup. A, rozbili. W ogóle gość ma, słuchajcie, tutaj tego Lamborghini skina, więc siemano, panie Mister Biście, i przechodzimy do finału. Ale jest tu Polak. Co ty gadasz, że Space Race na finał? Kiedy ja ostatnio grałem wyścigową mapkę na finał? Ej, to może być przekozackie, słuchajcie. To mogło być naprawdę duże, szczerze mówiąc, emocje. Przynajmniej, słuchajcie, na to liczę, więc dawajcie. Dobra, ja tutaj już, słuchajcie, wiem, że z tego na to, tutaj ładnie z tego na to. Dobra, tutaj, słuchajcie, emotka, pum, dobra. I słuchajcie, wyprzedzamy już ich na samym starcie. Tutaj znamy trochę trików, ale przez to, że, słuchajcie, jest to sam wielki finał, to nie będę ich testował, słuchajcie, niestety, musicie mi wybaczyć. Ale nie będę, słuchajcie, tutaj bawił się tak stricte w triki, tylko będę to próbował przejść normalnie, znaczy, tutaj to akurat na przykład mogę zrobić, słuchajcie, trika, bo to wiem, że wyjdzie. O, perfekcyjnie. Jak blisko jest ktoś w ogóle za mną, słuchajcie, patrz na to. No nie, no, nie aż tak daleko, słuchajcie, nie aż tak daleko, ale też nie blisko, no nie. Tu się, słuchajcie, mogę zmienić w piłkę i patrzcie, jak daleko przeskoczyłem. I teraz raz, dwa, trzy, cztery,
5, jakieś takie 7 sekund przewagi miałem dzięki piłce. Chociaż mój drugi przeciwnik też miał piłę. A teraz słuchajcie, całkiem ciekawy mit. Podobno, jeżeli weźmiemy skina z odłamków, to może być albo z tego koła, albo nie wiem, czy pamiętacie, był ten skin Meteor i tak dalej, no nie? No to o, tutaj, to z odłamków, no nie? To podobno, jeżeli się go wybierze i zakręci się 10-krotnie tym kołem, to na 100% dostaniesz skin coś specjalnego. Brzmi jak największa brednia na świecie, ale ja zawsze to powtarzam. Serio, często coś brzmi głupio, a potem mit jest potwierdzony. Więc teraz pytanie, który sobie skin wybierzemy. Możemy wziąć Meteora, słuchajcie, chociaż on jest na tyle nowy, że może on się nie tyczyć skina, znaczy tego mitu, ale jest z odłamków, więc teraz wchodzimy do sklepu, wybieramy tutaj 10-krotne zakręcenie i let's go! Zobaczmy, słuchajcie, czy faktycznie będzie skin coś specjalnego, bo to by było przepoterze, to byłoby najgłupsze, co w życiu usłyszałem, bo często, jak wybieramy jakiś region, że tam turecki, język indyjski i przegrywamy gierkę, to wszystko jest uargumentowane tym, że po prostu słabsi gracze mogliby mieć większe szczęście, żeby po prostu zatrzymać ich przy tej grze, że jeżeli ktoś przegrywa, albo właśnie z regionów, wiecie, z krajów, w których ta gra jest niepopularna, to po prostu twórcy gry chcą go utrzymać. Natomiast to jest mit tak absurdalnie bezużyteczny, jakby bezsensowny w ogóle, on nie ma podłoża. No to moim zdaniem nie będzie prawdziwy. Ale zobaczmy, bo ja wiele razy mówiłem, ale beznadziejny mit, a potem, kurczę, no, dwa razy z rzędu na przedskin coś specjalnego, nie? Nie, że raz nam się trafiało, tylko zdarzało nam się więcej, co było totalnie zrąbane. Natomiast tutaj, słuchajcie, no niestety muszę przyznać, nie widzę szans, no. Czy wy widzicie tutaj skin coś specjalnego, słuchajcie, to nawet blisko nie jest. Te legendy nawet nie chcą wypadać, to co dopiero mówimy o skinie coś specjalnego, no nie wydaje mi się, no niestety, no bardzo bym chciał, ej, żeby nie było, ja nie jestem hejterem, ja bym także chciał, ale chyba jestem za bardzo tutaj racjonalistą, no bo popatrzcie, no nawet legendy nie wypadają, no bez kitu.